Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Naszym dzisiejszym zadaniem jest muza dla moich uszu i mamy porozmawiać z Aikateriną. Tak, widzę, że niedaleko mamy też fundatora nagrody. Bodajże skrywa się gdzieś tutaj właśnie za tym potężnym murem. Może ja na razie nie będę ich tutaj drażnić. Chodźmy sobie w pierwszej kolejności porozmawiać. Dom Afrodyty. Not my usual type. Too many muscles, but if you've got the drachmi, we can come to an arrangement. Thespis said I'd find you here. Ah, my darling Thespis, an artist in so many ways. But let's talk about us. I thought you were Thespis's great love. That is love. This is commerce. So, what are you into? No. Thespis wants you to go to him. He needs you to help him perform tomorrow. Thespis does love to perform, but he'll be doing it without me this time. But you're his muse? Commander Rexxenor has made it clear it would cost me my life if I were to associate with Thespis right now. Don't worry. I'll deal with Commander Rexxenor. You don't understand what a bastard he is. He's more than just some Athenian soldier. What do you mean? Secret meetings, strange visitors. He gives me the creeps. You'll have to kill him. There's no other option. If I do this, will you go to Thespis? It'd be my pleasure. Where can I find the commander? In the barracks across the street to the north. The girls have to visit him there when he wants servicing. Doesn't have the stamina to come down here. Can you describe him? He wears one of those big stupid helms. Makes up for other areas. Okay, zatem. Don't worry. I'll take care of him. Bring me back his little sword as proof. I'll be back soon. Let no man be called happy before his death. Till then, he's not happy. Zatem mamy kolejnego czciciela. Rexxenor zwany Ręką. There seems little doubt that Rexxenor is aligned with the cult of Cosmos. Chodźmy go zatem poszukać. Czyli tak, musimy się tutaj zająć tymi wszystkimi cwaniaczkami. Tu przy okazji jest fundator nagrody. Rozejrzyjmy się. O kurczę, dobra, tu jeszcze mamy najemnika. Wypadałoby go pokonać w pierwszej kolejności. Coraz więcej babek, kurczę, się tutaj na nas rzuca faktycznie. No dobra, już myślałam, że padła, ale jeszcze widzę, że... O kur... ale płomienie mnie tutaj potężnie zaczęły... A kysz mi z tą włócznią! Kuźwa! Ja... Co tu się stało? Co ona ma za włócznię? Wow! Co to było? Czemu moja odporność na płomienie jest na poziomie minus 100?
No way. Nie wierzę w to. Pokonała mnie w bezczelny i przeokrutny sposób. Kurczę, muszę ją jakoś zajść od drugiej strony. No przecież tak być nie może. No i co? I gdzie ona teraz jest? Z drugiej strony. A to cwaniara. Widzę, że już biegnie. Muszę ją pokonać najpierw, bo potem będzie znowu problem. Dopiero byłaby masakra, gdyby mnie przeatakowała razem z nimi. Chociaż i tak mnie zabiła, więc... W sumie jeden pies. Szybko w krzaki. Czyli tam w pelargonie, czy co to tam... No. A dobra, idź. To cię tak, o, dziabnę. Dobra. Dobra, Lourdes, trzymaj się tylko daleko od jej dzidy. Ha! O, masz, Karu. Dobra, cwaniara pokonana. To elegancko. Szybki sejwik, co by się tutaj nic złego nie zadziało. No i teraz wypadałoby to jakoś rozplanować, co by się tutaj dostać. Jest ich dosyć sporo, nie będę ukrywać. Bardzo mała lokacja. A nie chcę się tutaj ładować tak. No domyślam się. Co tu mnie szczeka? Dobra, dawaj na górę. Dobra. Jakiś cwaniaczek tu we mnie strzela. Dobra. No to po kolei lecimy z tematem. Elegancko. Chociaż dwóch i trzech to już troszkę tłok. Oj, nie wpadaj mi tam, no co ty. Oj kurde, dobra. Poważnie. Poważnie, aż go tutaj wyrzuciło. Przecież ja muszę potwierdzić zabójstwo. Chodź tutaj. Kurde, wilk.
Niunia, weź mnie tu nie podgryzaj. Dobra, chodźmy. Kurczę, ale tutaj te lasy takie wygryzione. Chodźmy zatem z powrotem do Aikateriny. A, dobra, tędy nie. Może bez większych kombinacji wejdźmy po prostu tak jak... No dobra, może tu mi się uda przejść. Enough of his death. Się nie spodziewała. Not quite the sword I meant, but as long as he's dead. My part is done. Go make sure Thespis is at the theater in time for his performance. You are too tense. Come here and lie a while. We've time to have a little fun. Or is it always business with you? What is it with you? There is more at stake here than a few moments of pleasure. Only a few? You don't rate yourself highly in love, then? This play could help decide the fate of Athens. I need you to keep your word and go to Thespis. Do not worry. I will see you at the play with Thespis. Dobra, zatem mamy się zgłosić do Arystofanesa, który to znajduje się praktycznie po drugiej stronie mapy, więc skorzystajmy sobie tutaj z możliwości szybkiej podróży. Dobra. Tutaj raczej nigdzie nie jestem mile widziana. To po prostu szybko się tutaj przedostaniemy. Teatr Dionizosa, konkretnie widzę. Please tell me you have news of Thespis. He's fine, and he'll be fit to perform your play tomorrow. Oh, thank the gods! I know what actors can be like. Athenians' lives are too complicated. I would rather be a farmer than work in the theater. True, it's not for everyone, but it's a wonderful life. Here, for your troubles. The people may be the heart of Athens, but my play will be its voice. Education he has had. Such insults! And to think I was going to propose a statue to be erected in the city to each of you for your bravery! See! He treats us like old dotards and crows at our feet to deceive us. But the cunning wherein his power lies shall this time recoil on himself. Ah, alas! The conspirators are murdering me! A ten gdzie się tam wybiera? Okej, luknijmy zatem na nasze kolejne zadanko.
Wróć do Sokratesa. Chodźmy zatem. Zauważyłam, że w niektórych momentach gry pojawia się takie potężnie białe niebo, co dosyć średnio mi się podoba. Szczególnie, że na przykład też robiąc zdjęcia, jestem bardzo wyczulona na tym punkcie. Teraz akurat bardzo mocno, z tego co widzicie, świeci słońce, więc to niebo jest bardzo białe. Czasami jest tak, że kiedy jest nie najlepszej jakości aparat, albo jest źle skierowane tutaj, bodajże, też bym nie skłamała, jasność, to niebo się robi takie przejaśnione, że tak powiem, takie białe, a powinno być piękne, błękitne. Ostatnio dopiero zauważyłam właśnie ten motyw, że faktycznie to niebo czasami robi się tak białe, że aż praktycznie zanika. Dobra, chodźmy zatem do naszego Sokratesa. So, what's next? The play was a great success, as I knew it would be. With that and the proof you presented at the Phoenix, Cleon has lost much of his popularity. Now he heads to Amphipolis in an effort to redeem himself. Alexios, Prasida sent me to find you. He's alive and well. Where is he now? Amphibolis. They're preparing for battle. If you reach him before I do, tell him I'm on the way. So what are you going to do? Cleon dies now. This is our chance. The plan is already working. Death should be brought early, even to someone like Cleon. He's exactly the type death should come early to. Not all who live deserve to grow old, Socrates. And you decide who deserves it? This time, I do. Then, safe travels. No dobrze, mamy porozmawiać z Brazydasem w Amphilos. Amphipolis. Kurczę, co to za nazwa konkretna? Amphipolis. Zobaczmy zatem. Gdzie się znajduje to miejsce? Kurczę, w Macedonii. No tutaj nas jeszcze nie było. Spytanko tylko, jak się tu przedostać na tyle bezpiecznie? Okej, gdzie my tu mamy jakiś port? Tutaj chyba byłby najbliższy. Chociaż, kurczę, naprawdę potężna wyprawa. Tego się też zastanawiam, jakby tu było najszybciej można się przenieść. Chyba stąd, co? Tutaj sobie skorzystam z szybkiej podróży. Następnie
Przedostaniemy się do portu. Będziemy musieli odbyć naprawdę długą podróż. Widzę, już taki jesienny klimat nastał troszeczkę. Wezwijmy zatem Adrestię. Zobaczmy. Tutaj powinniśmy się na dobrą sprawę praktycznie kierować cały czas wzdłuż tej wyspy. Następnie, kurczę, w sumie i tak tutaj powinniśmy najlepiej się kierować już od razu. Więc mimo wszystko będziemy musieli troszeczkę tutaj obkrążyć tę wyspę. Liczę, że znajdziemy też jakieś ciekawe surowce po drodze. Jestem ciekawa, czy też możemy od razu sobie troszeczkę ulepszyć nasz okręt. Okej, o cokolwiek. Tutaj możemy sobie zwiększyć wytrzymałość i opancerzenie. Tutaj do obrażeń od oszczepów. Z tego praktycznie nie korzystam chyba. Te obrażeń na skutek taranowania. Obrażeń od strzał. Wypuszczenie 4 kolejnych salw strzał 20% do czasu naładowania kolejnej strzały. No to tak, dodajmy sobie tutaj do taranowania odrobinkę. I przy okazji zwiększmy tutaj obrażenia od strzał. Okej, z tego co widzę, jeszcze kilka rzeczy można ulepszyć. Zwiększmy również wytrzymałość. Na chwilę obecną byłoby to na tyle. Musimy trochę przyinwestować, a raczej poznajdować albo kupić te starożytne tabliczki. I jeszcze też trochę tych skór by nam się przydało, nie będę ukrywać. Okej, 7 sztuk żelaza. Tutaj sobie opłyniemy tę wyspę. Dobrze myślę? Tak. Tutaj będziemy jeszcze płynęli sobie wzdłuż. Następnie odbijemy na lewo. Musimy wyczuć moment, w którym będziemy odbijać. A to jeszcze będziemy się posiłkować mapą.
Alexios, isn't it a beautiful night? Only hotter nights on Kefalonia. I used to lay down on the roof and fall asleep under the stars. I always thought of them as something the gods created to guide us. Clues to find our way. You? Doesn't matter. Ah, come on, tell me. Well, to me, they are hundreds of small suns, very far away. Now that is a story. I told you it didn't matter. You may be surprised to know that many share your theory. I guess we'll never know. Nie chciałam im przerywać tutaj w rozmowie. Okej, my się tutaj w dalszym ciągu... A co to kurczę tutaj? A, mamy kolejnego czciciela, z tym, że troszeczkę jest na zbyt wysokim poziomie. Więc my tutaj będziemy dalej płynąć sobie wzdłuż. Ciekawi mnie też fakt, czy gdzieś w okolicy naszego punktu spotkania będzie znajdował się port. Jest to dosyć istotna kwestia. To będzie już tutaj ostatni. Dokładnie tak. Teraz powinniśmy tutaj już odbijać w lewo. By zbliżyć się do naszego zadanka. Dosyć ciasno wygląda w porównaniu do mapy. Kurczę, musimy się dostać do takiego, kurczę, zakątka, bym rzekła. Piękne góry w tle. Kurczę, dosyć tłoczno tutaj, jeśli chodzi o kwestię okrętów. Zobaczmy na mapę. Musimy się tutaj dostać dosłownie w ten zakątek. Kurczę, sporo wraków. Mam nadzieję, że nie utkniemy tutaj. Okej, dobra. Widzę port, co bardzo mnie cieszy. Thank you.
Zarzućmy kotwicę. I chodźmy na ląd. Witamy w Macedonii. Brasidas, you're here. You got my message. I heard about Pylos. Are you all right? I've been through worse. We have bigger problems right now. This is our chance, Brasidas. We kill Cleon today. If you don't, then I will. There's something you're not telling me. I am here for Cleon. Let's keep it at that. I thought we were friends. You're not who I thought you were. You were raised Spartan. You should know how to be loyal. I came here, didn't I? We're fighting the same fight. You haven't proven that. Let me prove it now. We're wasting time. Athens is gathering reinforcements. We need to attack now. Let's go. Malacca. Today, we give everything we have. No giving up. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!